słychać było strzały i tak dalej. Dookoła getta byli postawieni co kilka metrów w czarnych mundurach Litwini i Łotysze, nie Polacy, pilnowali nie polska policja, tylko Łotysze i Litwini. A potem trochę było Niemców. No nam dali zadanie, ja zabiłem osobiście jednego Niemca, tak, który stał dookoła getta, ja mu strzeliłem w brzuch i on chyba umarł. A Stasinek Sosabowski rzucił granaty na patrol, który szedł do getta. No ale no, co byśmy mogli zrobić? No, praktycznie nie było możliwości pomocy, bo myśmy sami nic nie mieli. Mówią, Polacy nie dawali broni Żydom, a jak potem Polacy zrobili powstanie, to tak hej ha, niechaj Polska zna, jakich synów ma, poszli chłopcy bez broni i tak dalej. Tak jak to było za 63 roku. My chodzimy na wojnę bez broni. A pamięta pan, co mówili ludzie na ulicy, jak wybuchło to powstanie w getcie? Jakie reakcje były mieszkańców Warszawy? Nie, ale to była dziwna sytuacja, bo z jednej strony życie było, w cudzysłowie, normalne, nienormalne. A z drugiej strony coś się działo w zamkniętym tym murem, było słychać strzały i tak dalej, ale to było jakieś takie, nieobecne. Wiedziało, że coś egzystuje, ale nie było widać nic, nie było słychać. I dopiero jak się zaczęły palić domy, to zaczęło widać było, że coś się tam dzieje. Myśmy tam mieli trochę rodziny, no to było okropne, to wiadomo, że ci ludzie się tam palą, giną i tak dalej. Są ludzie, którzy, tak jak Aronsonowie, przeprowadzili się z Łodzi do Warszawy, zbudowali mieszkanie ze skrytką i myśleli, że się w ten sposób uratują, ale Niemcy skrytką się nie zajmowali, bo zapalili dom. No to skrytka można było w niej się spalić. A to byli ludzie kolosalnie bogaci i tu też całkowicie spolonizowani, a trochę może mniej niż moja rodzina, ale w każdym razie bardzo spolonizowani i całkowicie kulturalnie i tak dalej. Także mogli ewentualnie poza getem, mając duże pieniądze, się uratować. Ja nie wiem, dlaczego zginęli. Tak jak państwo Morgensteinowie z Konstancina, to ich syn Rysio był moim kumplem. I oni jeździli do Francji na wakacje, te dzieci mówiły po francusku i tak dalej. Mieli piękną willę w Konstancinie. On był bankierem, super elegancki pan, ma bardzo piękną żonę i tak dalej. I byli całkowicie spolonizowani. I zginęli w getcie. Ja zawsze mówię, jak to jest, że ci ludzie sobie nie dali rady. No. Cała moja rodzina, moja ciotka, mój jej mąż, mój stryczny brat mojego ojca, Antoni Likiernik, on fabrykował bomby dla powstania, bo był chemikiem. On i jego żona, i moja ciotka, pani Wojecka, wszyscy się uratowali. Ja znałem masę ludzi na Żoliborzu. Pani Bagińska przyjęła lokatorów, którzy przyjechali ze Lwowa, dwoje osób, którzy przeżyli wojnę, mieszkali u niej przez lata i nawet nie wiem, czy ona ma ten drzewko w tym Yad Vashem. Ja jestem przekonany, że tam nie powinno być 60 drzewek, tylko co najmniej 3 razy tyle, albo nawet więcej. Ja twierdzę, że Polacy się zachowali bardzo przyzwoicie, biorąc pod uwagę karę, jaka groziła zachowanie Żydów. Pani Sarot, taka
francuska dziennikarka, na pierwszej stronie Mondu napisała: dzisiaj jest rocznica powstania w getcie zwalczanego przez Niemców z pomocą rządu polskiego. To ja napisałem wtedy list, że primo nie było rządu polskiego, że żaden rząd polski nie mógł pomagać i że Niemcy się dawali bardzo dobrze radę sami i że myśmy robili co mogli, żeby pomagać Żydom, a nie na odwrót, ale pisać, że rząd polski, tego, jak takiego rządu w ogóle nie było, to jest trochę dziwne. No ona napisała, nie, ona tym razem nie odpisała, ale po 20 latach, czy 30 napisała: ja nie lubię Jana Pawła III, bo on jest Polakiem. To ja do niej napisałem: ja nie lubię pani Zarot, ona się nazywa, bo ona jest Żydówką. Skandaliczne, jak można napisać coś takiego. Natomiast ja nie lubię Jana Pawła II, bo on jest Polakiem, to wolno.